7.30, Onet Rano Raport, Marcin Zawada, witam Państwa, czyli czas na poranną dawkę tego, co w polityce najważniejsze. Będziemy mówić oczywiście o polityce polskiej, ale zaczniemy od tego, co dzieje się za oceanem, bo tej nocy, kiedy Państwo słodko spali, mam nadzieję, no to duża część świata obserwowała to, co działo się w Waszyngtonie, bo tam znów Donald Trump pojawił się w sądzie. No i pytanie, które dziś stawia Onet na stronie głównej, czy zarzuty zakończą karierę polityczną Trumpa? Kluczowe będą trzy czynniki. I dalej jest analiza tego, co wydarzyło się w Waszyngtonie, tego, jak to wszystko może wpłynąć na wybory prezydenckie za oceanem, no i też, co za tym idzie, jak to wszystko może wpłynąć na bezpieczeństwo światowe, no i jak to wszystko też wpływa na sondaże, bo Trump no, zyskuje nowe zarzuty, ale zyskuje też systematycznie w sondażach. I o tym dziś Onet na stronie głównej pisze. A temat najważniejszy w tych kwestiach międzynarodowych to oczywiście niezmiennie Ukraina i te wybory za oceanem też będą między innymi o tym, jak dalej wspierać Ukrainę, no, z perspektywy oczywiście pieniędzy i broni, które zza oceanu płyną w kierunku Ukrainy. A z kolei w Polsce Ukraina to temat dotyczący zboża i o tym dziś pisze Gazeta Wyborcza, zdradzając kuluary tego, o czym mówi się przy ulicy Nowogrodzkiej, czyli jak PiS chce podejść do kwestii zboża i do kwestii ukraińskiej w tej kampanii, która tak na dobre już trwa, chociaż wciąż prekampanią nazywana jest. PiS celowo wykorzysta w kampanii wyborczej antyukraińskie nastroje. To nie będzie retoryka antyukraińska, ale antyrosyjska. Jednak wyraźnie i dobitnie będziemy pokazywać, że nadrzędny jest interes Polski, nie ukraiński. Tak tłumaczy Gazecie Wyborczej polityk PiSu, który oczywiście, jak żeby inaczej, chce zachować anonimowość. I czytamy w tym artykule również o tym, że PiS będzie starało się zdobyć głosy przede wszystkim kobiet, co może być bardzo trudne, i rolników, co może być jeszcze trudniejsze. I o rolnikach właśnie dziś dziennik Gazeta Prawna pisze, publikując bardzo interesujący wywiad. Michał Wenzel to człowiek, który no, bada polską wieś, tak chyba możemy powiedzieć, prowadzi duży projekt badawczy o nazwie Od samoobrony do agrounii. I on pisze właśnie o tym, jak wieś wpływa na polskie wybory, jak wpływać może na to, co dziać się będzie w najbliższych miesiącach. Kto stanowi dzisiaj najpoważniejszą opozycję na wsi dla PiS? Brzmi pytanie. Politycznie jest to ciągle PSL, ale jeśli popatrzymy na aktywność społeczną od kilku lat, jest nią agrounia, czyli PSL, agrounia. Ten wątek znów się pojawia, tym razem przy okazji sytuacji na wsi i tego, z kim PSL mogłoby rywalizować o głosy rolników właśnie. Na wsi zbyt dużych szans nie ma za to Konfederacja, która zdobywa zupełnie inny elektorat. I dziś o Konfederacji też Państwo w prasie przeczytają. Plus, minus to dodatek do Rzeczpospolitej. A w nim wywiad Rafał Chwedoruk, politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczy właśnie fenomen Konfederacji i tłumaczy to, że jest to coś zupełnie innego niż to, co widzimy na zachodzie Europy. Bo często publicyści no, piszą o tym, że to właściwie jest taki ruch, który jest w całej Europie Zachodniej. Ci populiści, prawicowi, którzy zdobywają Państwa głosy i popularność w sondażach. W Polsce to wszystko ma wyglądać zupełnie inaczej. Jest to zupełnie inny proces. Ale to, co istotne, to to, co może być po wyborach. I o tym również pan profesor mówi. Nie można wykluczyć, że powstanie, chodzi o koalicję z Konfederacji z PiS-em, choć niekoniecznie od razu po wyborach. Pewnie w Konfederacji byliby chętni na stanowiska w rządzie koalicyjnym, ale jeżeli ktokolwiek w tej formacji chce odgrywać większą rolę niż tylko działacza PiS średniego szczebla, to wie, że nie opłaca się wchodzić w taką koalicję, a na pewno nie od razu po wyborach. Co komu się opłaca w polityce po tej prawej stronie? Dziś o tym w dodatku plus minus Państwo przeczytacie. A co dzieje się po lewej stronie? No to bardzo proszę. Onet też o tym pisze. Jak wygląda budowanie list wyborczych po lewej stronie, czyli Lewica, nie jako koalicja, ale jako nowa Lewica, czyli pod szyldem jednej partii, żeby mieć ten próg mniejszy, czyli nie 8, a 5 punktów procentowych i bez Roberta Biedronia. Tego najpopularniejszego polityka Lewicy nie będzie na listach wyborczych. Będzie za to dużo kobiet, no i też piszemy o tym, jakie pomysły na kampanię ma Lewica właśnie. Chociaż to wszystko, o czym mówiłem do tej pory, to są tematy w ostatnich dniach mniej istotne w polskiej polityce, bo o najważniejszym temacie pisze dziś Rzeczpospolita. Zresztą prawie każda gazeta dziś o tym pisze, ponieważ ważą się losy opozycji, jak czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. I cytat z tego artykułu. Rozstrzyga się teraz w praktyce, kto wygra wybory. Ich wynik wisi na włosku. Trzy listy opozycji to rozwiązanie, które jest z jej punktu widzenia
wyznaczenie optymalne 4 listy, to byłaby już katastrofa, zwłaszcza w sytuacji, gdy Konfederacja trwale odbiła się od progu wyborczego. Tak mówi profesor Jarosław Flis, czyli wiadomo, że mówić będziemy teraz o trzeciej drodze. Negocjacje trwają i pytanie, w którym punkcie tych negocjacji dziś jesteśmy? Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, jest moim państwa gościem. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam państwa. Panie przewodniczący, to co? Walka trwa. Walka, w naszym przypadku walka dopiero się zacznie wtedy, kiedy zacznie się kampania wyborcza. Dzisiaj my nie walczymy, jeżeli pan redaktor o to pyta, my nie walczymy z PSL-em. My rozmawiamy z naszym partnerem koalicyjnym o tym, w jaki sposób zawrzeć taką finalną umowę koalicyjną, żeby trzecia droga mogła ostro pójść do przodu w tej kampanii, która dosłownie za 5 minut już oficjalnie się zacznie w momencie, kiedy, ja nie wiem, czy dzisiaj, czy w poniedziałek, ale takie są pogłoski, pan prezydent zarządzi wybory, poda nam ich datę. Do tej kampanii trzeba wejść, wiedząc już doskonale, w jakiej konfiguracji idziemy do wyborów, co mamy do zrobienia w samej kampanii, jak będziemy A co wiemy dzisiaj? Co wiemy na dzisiaj na temat trzeciej drogi? Jak wygląda trzecia droga? Poza tymi oficjalnymi słowami, które słyszymy, że jest znakomicie, lubimy się, szanujemy, no wiemy, że te rozmowy nie są łatwe. Pan w tych rozmowach też uczestniczy. W którym ja nie używam określenia, że jest znakomicie, bo gdyby Ale było są tacy znakomicie... Znaczy, z części PSL-u chociażby, którzy mówią, wszystko jest przecież dobrze, o czym te media piszą. Znakomicie, mogę powiedzieć, jest od jednej strony marketingowej, w tym sensie, że od ponad tygodnia mówi się głównie o trzeciej drodze. Chociaż nie wiem, czy w najlepszych Mówi się w różnym kontekście, ale pan redaktor świetnie zna te teorie, że nieważne, czy źle, czy dobrze, żeby byle, mówili. I byle nazwiska mówili, a to nazwisko w tym przypadku, trzecia droga, określmy to jako nazwisko, jest nowym bytem na polskiej scenie politycznej. Bardzo wiele osób, bardzo wielu wyborców do niedawna nie wiedziało właściwie, co to ta trzecia droga jest i co to ma być. No to dzisiaj myślę, że po tych ostatnich dniach już jesteśmy identyfikowani. Nam zależy na tym, byśmy byli identyfikowani rzeczywiście jako trzecia siła, jako siła, która nie stoi po środku między PiS-em a Platformą, dlatego że dla nas celem podstawowym jest pożegnanie tej władzy, zakończenie rządów PiS-owskich i to jest cel, któremu podporządkowujemy nasze działania. Ja wrócę do mojego pytania. W którym punkcie dziś jesteśmy? Potwierdza pan, że wczoraj odbyły się długie rozmowy Szymona Hołowni i Władysława Kośniaka-Kamysza w siedzibie PSL-u? Były takie rozmowy wczoraj? Ja mogę potwierdzić, że odbywają się na różnych szczeblach rozmowy. Ale czy wczoraj były rozmowy liderów? Pan pyta, gdzie, w którym miejscu, nie, o której godzinie? Pytam przede wszystkim o to, czy były rozmowy liderów wczoraj. Liderzy wczoraj ze sobą rozmawiali, przedwczoraj ze sobą rozmawiali, dzisiaj będą rozmawiali. Ja uczestniczę w zespole negocjacyjnym, który dzisiaj będzie miał kolejne tury rozmów. My jesteśmy, i tu odpowiadam bardzo konkretnie, jesteśmy na 5 minut przed podjęciem decyzji finalnej o dalszym scenariuszu rozwoju trzeciej drogi. I to jest dosłownie 5 minut, dlatego że jutro my mamy Radę Krajową naszej partii, Polski 2050 Szymona Hołowni, w sobotę. PSL ma swoją Radę Naczelną i tam będą zapadały decyzje o formacie tej koalicji. Czyli rozumiem, że na dzisiejszych rozmowach liderów, o których pan mówi, że dziś znów się spotkają, zapadnie ta ostateczna decyzja. Zanim spotkają się liderzy, dojdzie do spotkania, do kolejnej tury negocjacji między zespołami roboczymi, w skład których wchodzą liderzy, osoby z kręgów kierowniczych obu ugrupowań. Dzisiaj na tę chwilę sytuacja jest taka, że wszystkie scenariusze są możliwe, wszystkie scenariusze są na stole. Ja nie będę pudrował rzeczywistości i mówił, że jest ze wszystkim znakomicie, bo kryzys, wiadomo, od czego się zaczął. Kryzys zaczął się w momencie, w którym koledzy z PSL-u uznali, że będą chcieli powiększać, rozbudowywać trzecią drogę w sposób nieuzgodniony z nami, w sposób, który wywołał nasze zaskoczenie, mówiąc delikatnie, a przede wszystkim wywołał niezgodę. Mowa o politykach porozumienia. Byli współpracownicy Jarosława Gowina, którzy wystąpili na konferencji prasowej, mieli dołączyć do Koalicji Polskiej w parlamencie. No i też pytanie, co dalej z trzecią drogą. Pojawia się też nazwisko Artura Dziambora i agrounii Michała Kołodziejczaka. Tyle wtrącenia. No więc my wróciliśmy do podstaw i powiedzieliśmy to, co mam nadzieję, mam wrażenie, powinno być oczywiste dla obu stron. Trzecia droga jest porozumieniem partii Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Polski 2050 i PSL. Nie zawieraliśmy i nie mamy planu zawierania tego porozumienia z innymi ugrupowaniami, z innymi partiami politycznymi. Po pierwsze dlatego, że jest późno. Dzisiaj trzeba nie myśleć o powiększaniu tej naszej koalicji, jakieś ugrupowania, środowiska polityczne, tylko trzeba być gotowym z kampanią wyborczą, na tym koncentrować swoje
swoje wysiłki na myśleniu, jak powalczyć o głosy wyborców, by ten nasz wynik sondażowy, dzisiaj średnio 10-11 punktów, zbliżył się do 15 punktów, 15%. To jest nasz cel realny. Więc była nasza niezgoda na powiększanie w tym momencie naszej koalicji. No a po drugie, i to myślę ważniejsze jeszcze, a dla nas na pewno szczególnie ważne, o powiększanie tej koalicji takie środowiska, które blisko współpracowały z PiS-em przez ostatnich większość z tych dwóch kadencji pisowskich. Mówię o Porozumieniu Jarosława Gowina. No i nie ma żadnej absolutnie pewności i gwarancji, że te środowiska, wchodząc, zakładam przez sekundę, razem z nami do Sejmu, znowu nie zmieniłyby kolorów, barw, znowu nie przeszłyby na stronę PiS-u. To byłoby koszmarne, to byłoby no, zupełnie przeciwne. Okay, to teraz... przeciwne temu, co my myślimy, jak my widzimy politykę. Agrounia, bo nie wiem, czy pan o nią, ale tak zrozumiałem, że także pan o nią zapytał. Zaraz nawet szczegółowo zapytam. No, ja powiem tylko tyle, że to jest środowisko, którego my nie znamy. Na pewno ma inne sposoby funkcjonowania, inne cele, inny sposób działania w polskiej polityce. I nie ma żadnego powodu, żeby takie środowisko, jak powiedziałem, wokół którego jest cała masa znaków zapytania, żeby ono dzisiaj powiększało naszą koalicję. My rozmawiamy z PSL-em. Dzisiaj o tej porannej godzinie w piątek wszystkie scenariusze są możliwe. To teraz prosto z mostu. Pan mówi o tym, że za 5.12, także zegar już tyka coraz głośniej. Czy wy jako Polska 2050, no pan jest zaraz za Szymonem Hołownią w tym ugrupowaniu, także wie pan wszystko, co się tam dzieje, jakie macie pomysły. Czy wy zgodzicie się na tę chwilę, na to, żeby Porozumienie dołączyło do trzeciej drogi, tak czy nie? Nie zgodzimy się na to, by jakakolwiek dodatkowa partia, całe środowisko polityczne dołączało. Czyli do Porozumienia trzeciej, jako partia, jako ugrupowanie, a politycy Porozumienia. To jest decyzja w dużym stopniu PSL-u i my to przekazaliśmy naszym kolegom z PSL-u. Jeżeli te osoby, które zostały przedstawione do tej pory, jako osoby, które wchodzą do Koalicji Polskiej, bo tak PSL zbudował taki blok, jeżeli te osoby staną się członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego, staną się członkami tej partii, to wtedy możemy rozmawiać o konkretnym scenariuszu w przypadku bardzo konkretnych nazwisk. Czyli ja proszę z góry wybaczyć, ja nie będę wchodził w dywagację, czy osoba X, czy osoba Y, ja nie będę pytał o nazwiska. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, zgodzicie się na poszczególne osoby, jeżeli one nie będą w Porozumieniu, ale przejdą do PSL-u i będą formalnie członkami tej partii. Jeżeli będą członkami tej partii, jeszcze raz powtórzę, my mamy umowę z Polskim Stronnictwem Ludowym, z PSL-em, umowę z końca kwietnia. My tej umowy dotrzymujemy, jesteśmy lojalni, chcemy budować trzecią drogę. Uważamy, że i dla nas, i dla PSL-u to byłby korzystny wspólny projekt, a przede wszystkim dla naszych wyborców. Czy nie zgodzicie się na to, żeby PSL udostępniła jakby swoją pulę miejsc? Bo macie w umowie zapisane, że połowa miejsc jest Polski 2050, połowa miejsc jest PSL-u. Nie tylko to, muszą wejść do PSL-u. Najważniejsze jest to, i tu znowu odwołam się do publicznie znanej naszej umowy z PSL-em, że ostateczną listę wyborczą muszą zatwierdzić razem obaj liderzy naszych partii. No i o tym Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, więc musi tutaj być obopólna zgoda i obopólne poczucie, że dane osoby, konkretne osoby, mogą w pewien sposób zasilić, wzmocnić nasze listy wyborcze, ale jeszcze raz powtórzę, nie będą stwarzać takiego zagrożenia, że po wyborach i ewentualnym wejściu do Sejmu wzmocnią obóz drugiej strony, bo to by było po prostu kontrskuteczne i szkodliwe z punktu widzenia opozycji demokratycznej. Artur Dziambor, byłaby wasza zgoda na to, żeby kandydować? Tak jak zapowiedziałem, panie redaktorze, przed chwilą nie będę, proszę wybaczyć, wchodził w konkretne nazwiska. Myśmy wielokrotnie bardzo krytycznie się wyrażali, w ostatnich dniach szczególnie, na temat działań pana posła Dziambora. No, był przez lata twarzą Konfederacji, tej Konfederacji taką, jaką znamy z ostatnich lat. Nie tej Konfederacji dzisiaj przypudrowanej, oszukującej wyborców, obiecującej niskie podatki, tylko tej Konfederacji antyukraińskiej, antyeuropejskiej i tak dalej, i tak dalej. Także głosował w sposób dla nas nieakceptowalny w sprawie ustawy tak zwanej Lex Kamilek w ostatnich tygodniach, czyli ustawy, która ma pomóc w podwyższeniu poziomu ochrony polskich dzieci przed przemocą przede wszystkim. No, wiele takich rzeczy, które z naszego punktu widzenia są bardzo trudne do zaakceptowania. Teraz nie o nazwisku, a o chyba tym najbardziej palącym punkcie spornym w tych waszych rozmowach. Agrounia, czy po tych rozmowach, które trwają od wielu dni, liderów, o czym pan wspomniał, PSL
porzuciło pana zdaniem pomysł wchodzenia w koalicję z Agrounią? Przekonaliście ich nic, do tego? Nic mi o tym nie wiadomo, żeby PSL porzucił ostatecznie. Nie było żadnych publicznych deklaracji w tej sprawie, że PSL porzuca takie myśli i takie rozmowy. Rozumiem, że w tej chwili te rozmowy się nie toczą, bo my, jak powiedziałem, bardzo intensywnie rozmawiamy z PSL-em, ale z ręką na sercu ja nie wiem, czy ten pomysł, który przecież pojawił się w pewnym momencie w jakiejś części PSL-u, bo wiemy, że to nie całe Polskie Stronnictwo Ludowe popiera ten pomysł. Pan redaktor mówił przed chwilą o tym, że na wsi jest konkurencja między tymi środowiskami, no ale jakaś część PSL-u uważa, że to byłoby wzmocnienie trzeciej drogi. My powiedzieliśmy bardzo jasno, że byłoby to osłabienie, dość dramatyczne trzeciej drogi, takie kompletne rozmycie naszego wizerunku, powiększenie, no znacznie powiedziałbym, takiego chaosu, takiego poczucia, że wyborcy właściwie nie wiedzą, na kogo głosują, no bo jest ta Agrounia, jest to słynne wysypywanie płodów rolnych, blokowanie ciągnikami i tak dalej, jest PSL i jest partia Hołowni, no to właściwie już nie wiadomo, o co nam chodzi. Ja nie do końca wiem, o co chodzi Agrounii, powiem szczerze. Oni przedstawili swój program wyborczy, który w wielu punktach, program pisany przez zewnętrznego ekonomistę, w wielu punktach on brzmi ciekawie, intrygująco, no ale z drugiej strony są bardzo konkretne działania Agrounii, są te nieszczęsne wrzaski na korytarzu Ministerstwa Rolnictwa. No, ludzie kojarzą z tym Agrounię, to jest coś kompletnie innego niż to, z czym my się chcemy kojarzyć. Czyli kończąc ten wątek, jeżeli dobrze rozumiem, jesteście w stanie zgodzić się na polityków Porozumienia, ewentualnie na Artura Dziambora, na Agrounię absolutnie nie, na listach trzeciej drogi. Rozmawiamy o konkretnych nazwiskach, nie rozmawiamy i to bardzo jasno przekazaliśmy kolegom z PSL-u, o dołączaniu kolejnych środowisk, kolejnych partii politycznej do tego projektu. To nie jest ten czas. Za chwilę zaczyna się kampania wyborcza i tu trzeba myśleć, nie tylko myśleć, ale wdrażać w życie plan, który jest, który istnieje, a który niestety przez te rozmowy, no jego implementacja, jego wprowadzenie w życie została opóźniona. Plan przeprowadzenia bardzo mocnej kampanii centralnej, dopięcia wszystkich szczegółów współpracy między nami. No i ten czas jest już. To jest, jak powiedziałem, dzień dzisiejszy i dzień jutrzejszy, decyzje ciał statutowych obu partii. Ja jestem optymistą, jeżeli pan chce znać moje osobiste zdanie i wierzę, że koledzy z PSL-u będą tak samo odpowiedzialni, jak my negocjowali w tych ostatnich godzinach, bo to jest od początku, to był projekt, przedsięwzięcie i jest przedsięwzięcie, które dla obu stron i przede wszystkim dla wyborców obu stron jest cenne, jest ważne i może przynieść bardzo znaczący sukces wyborczy, ale jak powiedziałem, na tę chwilę wszystkie scenariusze są możliwe. My bardzo realnie bierzemy także pod uwagę scenariusz indywidualnego startu Polski 2050 w wyborach i do takiego scenariusza będziemy gotowi pod każdym względem organizacyjnym. No podobno już listy nawet macie przygotowane jako Polska. Tak, mamy przygotowane listy. No, odpowiedzialny polityk w sytuacji, w której sprawy się decydują w ciągu godzin czy w ciągu dni, musi mieć różne scenariusze. Czyli od początku nie ufaliście do końca PSL-owi, skoro przygotowywaliście też swoje niezależne listy. No nie, no właśnie wręcz odwrotnie. Cały plan, nie tyle plan działania, całe działanie zaczęło się od pewnego minimalnego poziomu zaufania, który był konieczny po obu stronach. Przecież my przyszliśmy z innych stron zupełnie. Inna tradycja, inne korzenie, inna historia, inny sposób działania, inny wizerunek naszej partii i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale my sobie zaufaliśmy, zaufali sobie liderzy i stąd jakby to zbliżenie, do którego doszło, to jedyne dwie partie opozycji demokratycznej, które realnie ze sobą rozmawiały i osiągnęły rozmawiają o tym, jak to będzie wyglądało po Ale jak wyborach. Powiedziałem, ostatnie minuty cierpliwości, panie redaktorze i pan i nasi widzowie wkrótce się dowiedzą, ale rozumiem, że jaki scenariusz będzie dowiemy realizowany. Dowiemy się tego dzisiaj, czy dopiero jutro po tych spotkaniach władz PSL-u i Polski? Zobaczymy, no wie pan, często jest tak w Polsce, przepraszam za ten anglicyzm, że deadline decyduje, tak, że wiele rzeczy u nas się nie dzieje i nie tylko w polityce, ale jak się zbliża deadline, to nagle wszyscy się rzucają do roboty. To nie dotyczy Polski 2050, bo jak powiedziałem, my wdrażamy tydzień po tygodniu bardzo konkretny plan i jesteśmy lojalni wobec tego porozumienia, które zawarliśmy z PSL-em. Ten deadline już jest bardzo bliski i w związku z tym no, nie będziemy trzymać w niecierpliwości przede wszystkim naszych wyborców, ale także państwa dziennikarzy. No to już będziemy wiedzieć po tym, czy zapraszacie na konferencję prasową wspólną obu liderów, czy każdy lider będzie zapraszał na konferencję indywidualnie. Wtedy będziemy już wiedzieć, jakie są wyniki. Szczerze, ja myślę, niezależnie od tego, co będą mieli do przekazania liderzy, to wystąpią wspólnie na konferencji prasowej. Ja bardzo w to wierzę. Nie jestem żadnym z nich, ale tak uważam, dlatego, że
że w jakim scenariuszu byśmy nie poszli do tych wyborów, to przecież my będziemy się lubić, szanować z PSL-em i mieć pełną świadomość, że po wyborach opozycja demokratyczna będzie ze sobą współpracować. Tu się nikt na nikogo nie będzie obrażać. My w tej chwili rozmawiamy o tym, na ile możemy uwspólnić nasze stanowisko, na ile ta trzecia droga, która wystartowała, może być bardzo silnym graczem w tej kampanii wyborczej. No, tu trzeba mieć uzgodnione pewne podstawowe sprawy. Jesteśmy w trakcie tych rozmów. To teraz o tych uzgodnieniach, ale już nie dotyczących trzeciej drogi, ale szerzej opozycji. Pakt Senacki, pan jest jednym z tych głównych negocjatorów Paktu Senackiego. Zakładamy, że w poniedziałek prezydent Andrzej Duda ogłosi termin wyborów, no bo tak się nieoficjalnie mówi. Ile czasu od tego dnia potrzebujecie, żeby ogłosić Pakt Senacki? No, liderzy chyba publicznie, nawet na pewno publicznie o tym powiedzieli, że niezwłocznie po tym, kiedy pan prezydent zarządzi, ogłosi termin wyborów, wystąpią wspólnie i ogłoszą pakt senacki. Ja jestem przekonany, że tak się stanie. Nie chcę w tej chwili deklarować, czy to będzie dzień po zarządzeniu wyborów, czy to będzie dwa dni. To już są kwestie organizacyjne. Natomiast pakt został praktycznie cały wynegocjowany, uzgodniony, no i czeka na swoje ogłoszenie. Jedno nazwisko w tym pakcie senackim wzbudza ogromne kontrowersje. Pan się zapewnie domyśla, nasi widzowie również. Roman Giertych. Padają pytania wciąż o Romana Giertycha i padło takie pytanie też wczoraj w stronę Szymona Hołowni. Posłuchajmy, jaka była odpowiedź lidera Polski 2050. Roman Giertych został zgłoszony i przeze mnie, i przez Michała Kobosko jako kandydat do Senatu. Czy został zgłoszony przez Polskę 2050, czy nie? Bo ja pamiętam taką wypowiedź, zresztą powoływał się na to też między innymi PAP, kiedy pan mówił, i to było nie tak dawno temu, bo to było 28 lipca, że Polska 2050 nie zgłosiła i nie miała zamiaru zgłaszać Giertycha jako kandydata do Paktu Senackiego. To jak już, to jest? Już tłumaczę, bo to może trochę... To zamieszanie jest ogromne. Jest pewne zamieszanie. Rzeczywiście pan Roman Giertych cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów i nie tylko mediów, zainteresowaniem publicznym. Jest po prostu głośną postacią, głośnym nazwiskiem. Ale zgłosiliście czy nie zgłosiliście? Już krótka odpowiedź, ale jednocześnie parę słów wyjaśnienia. Oczywiście. Dlatego, że Pakt Senacki to jest porozumienie czterech partii, które się ze sobą porozumiały, które chcą wspólnie wystawić kandydatów we wszystkich 100 okręgach senackich. To są kandydaci czterech partii, ale to także jest grupa osób niezależnych, nienależących do tych partii, które są zgłoszone na tej zasadzie, że tam, gdzie one wystartują w tych okręgach, Pakt Senacki, te cztery partie nie wystawią kontrkandydata. Czy tak ma być z Adamem Bodnarem w Warszawie, Wadym Tiszkiewicz ma tak startować, Krzysztof Kwiatkowski i Roman Giertych. Tylko ktoś tego Romana Giertycha położył na stole. Romana Giertycha, ja powiem tak, Roman Giertych nie jest działaczem Polski 2050. Nie wiem, czy jest naszym sympatykiem, chociaż były dość pozytywne z jego strony wypowiedzi w mediach społecznościowych, ale on z nami nie działał, nie działa, nie jest naszym politykiem, nie będzie naszym senatorem. Myśmy go nie zgłosili jako kandydata Polski 2050, natomiast zaproponowaliśmy partnerom w pakcie senackim, by był on traktowany podobnie jak te nazwiska, o których pan powiedział, czyli kandydaci niezależni. Więc uznając, co części widzów się podoba, części widzów się nie podoba, uznając jednak, że Roman Giertych mógłby być dobrym senatorem przez to, co dzieje się z nim, wokół niego i co on mówi, jak on działa w ostatnich latach, bo chcę jasno podkreślić, nie podoba mi się i będę zawsze krytyczny wobec tego okresu, kiedy był liderem Ligi Polskich Rodzin, ministrem edukacji. To były nieszczęsne działania. On przeszedł rodzaj przemiany, odmiany i ja wierzę, że to nastąpiło w sposób szczery. No, poza wszystkim on ma osobiste przejścia z polskim, nazwijmy to, systemem funkcjonowania służb pisowskich. I ja uważam jedno zdanie, że on mógłby być dobrym senatorem dla tych, mógłby być senatorem reprezentującym reprezentantem tych wyborców, którzy chcą bardzo ostrego rozliczenia PiS-u, bardzo ostrego, zdecydowanego rozliczenia licznych przypadków łamania prawa przez PiS. Więc w tym kontekście Giertych mógłby być dobrym senatorem, jeżeli strony Paktu Senackiego się na niego zgodzą. Na razie takiej zgody nie ma, więc być może tego czyli tematu... Nie ma. Nie... Czyli nie wszystko jest wynegocjowane, bo przy okazji Romana Giertycha wciąż dyskusje trwają. To są ostatnie dyskusje, które są już w rękach liderów czterech ugrupowań opozycji demokratycznej. To na sam koniec, jak już przeszliśmy przez trzecią drogę, przeszliśmy przez opozycję, zajrzyjmy na to, zajrzyjmy sobie w kalendarz i co mogłoby się dziać jesienią tego roku. Załóżmy, że opozycja może stworzyć rząd.
rząd, że jesteście jako trzecia droga albo osobno poszliście do tych wyborów, jest Koalicja Obywatelska, jest Lewica, siadacie, rozmawiacie i brakuje wam Konfederacji do tego, żeby stworzyć rząd. Czy jest pan za tym, żeby opozycja stworzyła rząd z Konfederacją przeciwko PiS-owi, czy tak jak Lewica mówicie jednoznacznie, my też jesteśmy przeciwko? A bardzo daleko wybiegamy w przyszłość, muszę powiedzieć. To, ale jest to, tak, to nie jest terminowo, ale to terminowo daleko, ale dla mnie to jest dalekie w sensie mojej wyobraźni. To znaczy Konfederacja dzisiaj reprezentuje to wszystko poza poglądami stricte gospodarczymi, które mnie jako osobie, która nie kryła swoich przekonań dość liberalnych, są dość bliskie. A wyobrażam sobie współpracę z nimi taką... Z rządową, sejmową czy nie? Z Grzegorzem Braunem, z Januszem Korwinem-Mikke, z działaczami nacjonalistycznymi, z działaczami, którzy hajlowali, którzy wydawali jakieś faszystowskie wydawnictwa i tak dalej. Nie, z takimi działaczami nie wyobrażam. Ale z częścią wolnościowców, którzy mają trochę inne podejście i nie są tak radykalni. No, pyta mnie pan, czy Konfederacja się rozpadnie. Są i takie scenariusze i niczego nie możemy w polskiej polityce wykluczyć. Natomiast to, co ja chciałbym wykluczyć i czego się obawiam, myślę, że nie tylko ja, to tego, jeżeli po jesiennych wyborach nie uda się sformować rządu żadnej ze stron i wejdziemy w okres bałaganu, anarchii, a taki scenariusz dzisiaj. Dlatego my, jeszcze raz powtórzę, trzecia droga, musimy robić absolutnie wszystko, żeby wzmacniać nasz wynik i żeby to wzmocniło wynik opozycji demokratycznej, żeby to zwycięstwo nad obozem pisowskim było bardzo zdecydowane i pozwoliło zmienić sytuację w Polsce. Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, który, jak powiedział w Onet Rano Raport, wszystkie scenariusze a propos trzeciej drogi leżą na stole, będziemy bacznie to obserwować i te informacje też dziękuję u nas bardzo. Państwo znajdą. Miłego dnia i trzymajcie kciuki za trzecią drogę. Miłego dnia. A Państwa zapraszam jeszcze na godzinę 12. Raport wyborczy. Podsumujemy to, co dzieje się w kampanii wyborczej, ale teraz też proszę zostać z nami. Beata Tadla i część mobilna Onet Rano. Dobrego, spokojnego dnia i do zobaczenia.